tu. Oluś. I tatu, siemanko, dzisiaj w sumie po raz drugi. Bazianko. Bazy, tajne bazy. Kazum, Kida i Kid Fury'ego. Już to kiedyś otwieraliśmy, więc to jest party, tu można powiedzieć, ale otwieramy dlatego, bo teraz oficjalnie są dostępne w Polsce, w sklepach stacjonarnych i nie tylko. A jest to podobnież mega hicior. Zanim zaczniemy pokazywać wam co jest, co i jak, przypominać wam co można z tym robić, bo są różne tajne rzeczy i czaderskie rzeczy, bo staramy się wam wszystko pokazać. Zostawcie co, Olusiu, bo właśnie sprawdzamy czy to działa. No jeszcze z bardziej z entuzjazmem. Zostawcie łapki w górę, subskrypcję i dzwoneczek. Ding, ding, ding. No brawo, synek. Cię wiedziałem, że masz tyle energii w sobie. Dobra, Olusiu, podrzucamy na 3-4, zrobimy czary, mary, hokus, pokus. Uwaga, tak? Tylko uważaj, ja na żebyś... Same. Dobra, stań, 3. Trochę się cofnij. 3-4. Mamy je, zobaczcie, czary, mary się zrobiło. Mamy dwie bazy, ja mam Kid Fury'ego, ty masz Kazum Kida. Oluś będzie pokazywał po kolei, co tam jest. A ja będę za nim powtarzał. Na końcu może jakąś wojenkę zrobimy, albo nie wiem, zobaczymy, co tam będzie. Olusiu, otwieraj, czyń honory. Otworzyłam tutaj baskę. Tu tak się otwiera, żeby tak. Tu wyjąć można naszego. Można tutaj otworzyć. Mamy ale tutaj... bo teraz nie widać, musisz kochanie tu. Mamy tutaj dwa pomieszczenia i jedno sekretne. A to sekretne jak się zmienia? Pokazałeś widzom? Sekretne zmienia się tak. Nie! Oj, zapomniałeś, ciucimko, patrzcie, naciska się tu, ciach. Ale najpierw zobaczmy tu. Tu mamy co, Olusiu? Zobacz. Nie, poczekaj. Co tu mamy? Energię. Tu mamy energię Kazum. Najpierw pokażmy może Kazum Kidy. A, bo to masz zbroję, już wyciągnąłeś. Poczekaj, to przesuń na chwilę. Wyciągnij Kazum Kida. Poczekaj. Wysiada Kazum Kid. Nie Kazum Kid, tylko Kid Kazum. Mamy ich dwóch odwiecznych wrogów. Taram, tam, tam, tam. I co tam mamy w tej bazie, jak przekręcimy, Olusiu? Mamy energię, pokazywałeś, tak? Tylko tu pokazuj, kochanie. Ja przesunę na razie, żebyście widzieli. Mamy... No, przytrzymujesz i puszczasz. Nie, o właśnie. Przytrzymujesz i puszczasz. Ło, mi wypadły już bronie. Mam bronię, ty też masz bronię. Oprócz broni jest zbroja, tak, Oluś? Ja moi z broniami prezentuję się tak, a twój pokaż, a drugą bronię, bo jeszcze druga broń. Ale te bronie są prawie takie same. No jak prawie takie same? Nie. Ja mam inny trochę kształt, zobaczcie. Mój niby piorun, a zobaczcie piorun Olusia, pokaż Olusiu swój piorun. Ma inny kształt. Zobaczcie, inny kształt ma, widzisz? Ja mam taki bardziej diabelny, a ty masz taki. I ty masz młot. A ja mam taką, nie wiem, jakby kulę, nie kulę, nie wiem jak to nawet określić. Okej, okay. Porządelu, mój serdelu, mamy zbroję ochronną, ty też masz, to zamontuj zbroję na swojego. Na pierwszy, panie. No ale to jest zbroja, no, która zabezpiecza cię przed uderzeniem w klatę. Nie, zbroja to jest cała zbroja. No okej, okay, dobra, w porządku. A, ty masz tu, a ja poczekaj, gdzie ja mam tą, tą. A, i oczywiście co jest, bo zapomnieliśmy, jest Kid Fury i Kazum Kid z limitowanej wersji, bo są inne niż saszetek. Pokażę wam bliżej. Ale by było lepiej, jakby było saszetek. No wiadomo, ale to też jest, ma swój urok, bo są inne niż, bo ktoś może mieć saszetki, chce mieć takiego drugiego. Co jeszcze? A, w tej bazie, a jeszcze zobacz co tam masz w tej bazie. Deskę! Deskę i... A, ja nie pokazałem swojej energii Kid Fury'ego. I zobaczcie jeszcze, co tutaj jest fajnego. W bazie... A weź zamontuj może na deskę, pokażę jak jeździ. W bazie macie kamerkę w jednej i drugiej. I macie też coś, zaraz wam fajnego pokażę, żeby odstrzelić wroga. Schowane można ją wyciągnąć. Macie tu taką broń. Nie, to jest broń, a kamerka jest tu. I tą broń, poczekaj, postawię Kida. Zobaczymy, czy mnie. Oj, olek, dobra, spadło, nieważne. Mamy z dwóch, ja spróbuję celować. Tylko nie pamiętam, jak to się strzela. Nie pamiętam, tak. No dobra,
No uwaga, Olek, no ale to w Kid Fury'ego postaraj się strzelić, dobra? Uwaga. No pamiętasz czy nie pamiętasz? Ale to trzeba otworzyć. Nie, nie trzeba tak, otworzyć. Nie trzeba. Się wtedy będzie lepiej. Właśnie. Ul, ale ty to śmig... To ja nie widziałem, że tak mocno. Nie pamiętałem tego. Teraz ja spróbuję, uwaga. Zobaczcie. Jest zapasowy. A wiem, są zapasowe. I naciska się tu, Olek. Tu się naciska po bokach, tak? No patrz tak. Nie, no powiedz, tak? Naciska się? Jak tak? No tak się naciska? No tak, patrz. No. Brawo! Jeszcze raz. Czyli... Nie energię kazum, ale o to mi chodziło, czy się tak naciska, naciska się z boczków, ja spróbuję trafić, a nie, to ja chcę w Kid Fury'ego trafić. Znaczy kazum Kida, zobaczmy czy trafię, zwolnione tempo. Olek, ty łobuziaku, jeden. Uwaga, 3, 2, 1, nie, Olu. No dobra, 3, 2, 1, nie, to nie tak. Jak? Poczekaj. A, bo ja nie tu naciskam. A, ja, zobaczcie, ja myślałem, że to się naciska te pioruniki, a tu jest na dole taki przycisk tutaj pod spodem, tak? Tak? O ten, no właśnie, uwaga. Zobacz, nie, ale nie przewracaj, nie bądź złośliwy. 3, 4. Mówiłem, nie bądź złośliwy, Oluś, ale ty jesteś. Dobra, uwaga, czym tacie wyjdzie strzał. Uwaga, 3, 2, 1. Ty, ja nie wiem jak to się strzela. Z tej strony jest. A, tu jest przycisk, okej. Okay. 3, 2, 1. Nie. A, tu jest! To jeszcze inaczej. Ja myślałem, że tu jest kulka pod tym piorunem, a tu jest na tym piorunie przycisk. Ja gapa, ja cię. Ale zaraz, teraz będą się wszyscy ze mnie śmiali. No trudno. Uwaga, Olek, nie, proszę. Nie, 3, 4. A, trafiłem cię w rękę. Przepraszam, nie mam emocji. Co tam jeszcze, Olusiu, jest w tej bazie? Czy czegoś nie pominęliśmy, Oluś? Oluś, a! Ogólnie to wszystko przysłało nam Magic Box. Tak. Bo teraz właśnie Magic Box wprowadziło, że jest oficjalnie w Polsce, w sklepach i tak dalej. I co jeszcze tutaj, Olusiu, możemy powiedzieć? A, że mamy dodatkowe naboje, tutaj są. Tak, możemy, czyli zrobimy scenkę. On się zbiera, jest już po akcji, ale jestem zrąbany, taki zmęczony, muszę się już przebrać i pójść do domu, do żony. I on tu wchodzi, taram, tam, 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 wchodzi, nie wiem czy mi się uda, wchodzi, na, zamyka, dzieją się czary mary, przekręca, ściąga swoją broń. Swoją kładzie tutaj, ściąga, gdzieś mi spadła chyba hulajnoga, no trudno. Swoją energię kazum, bo energia kazum jest mu potrzebna, żeby wszystkie bronie działały, chyba o to chodzi, nie? Czy żeby miał energię sam on? Żeby miał po prostu energię. No, kazum to jest. Zostawiamy, a mamy te dwa swojego przyjaciela, Kid Fury'ego. I gdzie są bronie? Gdzie są moje bronie? Jedną znalazłem. A druga gdzie jest, Olusiu? A ty masz w ręku, ej, no Olek, wiesz co, ale ty jesteś. A właśnie, nie wiem czy będą komentarze, ale chcieliśmy wam powiedzieć, że ostatnio nie nagrywaliśmy, bo Oluś był chory. Miał dwa antybiotyki raz. Ja dzisiaj byłem u lekarza, na szczęście są delikatne szmerki i mam tylko inhalacje i jakieś nie takie mocne lekarstwa. Więc mogę chodzić do pracy i nagrywać z Olusiem. Więc cieszę się. Nie tą, co, gdzie ją żeś schował. No nieważne. A! Na pewno będzie w temacie. Napiszcie jak wam się podoba i która bardziej wam się podoba. Dla mnie jest fajny ten efekt zmieniania, czyli tajna baza, bo ktoś chce wejść i mówi przyszedłem, poczekaj, przyszedłem ukraść mu energię Kid Fury'ego, a tu nie ma. Bo ja ją schowałem tu z tyłu, jak w filmach szpiegowskich. I ogólnie tu jest komputerek. I przekręca. Nawet na tym komputerku, nie wiem czy widziałeś, zobacz Olek u siebie. Są narysowane bronie, do których można się dostać. I co tu jest, jeszcze jest narysowane? No tu są te dwie bronie. Tu są narysowane te dwie bronie, które są tam. Zobacz sobie dokładnie. No to patrz, no. No, słucham. Jednak to jest racja z tym kazum, że to jest do zasilania. No i to jest do zasilania, żeby działała baza, no. Zobacz, to jest z rurą połączone, pewnie rura. Ale nie, ja mówię to, na tym rysunku. Ale to tu masz tak widok, no? Tu masz, zobaczcie. Właśnie. Bo...
Tacie, chodzi o to, żeby mi bronię, że niby można się dostać. Ale patrzcie, to jest mierzenie, jakby zaczął robić te bronie. Tutaj zasila te bronie, jest taka rura łączona z tą rurą, więc pewnie dochodzi energia do, Kazum, do tak. energii Kazum. I tutaj ma jakieś różne wajchy i przyciski, żeby to zasilić. Żeby zasilić, bo no tak, czarki tracą energię podczas walki, masz rację. Stawiasz kolację, ale bo się spociłem taki, będę miał glace. Nie rób mi tak. Czy ja mam coś ci pokazywać, czego nie lubisz na przykład pokazywać? Nie wiem, mam ci podciągać. No zobaczcie, jaką mam pizzkę, zobaczcie. Na tym mi łysinkę. Ja nie po to chodzę w czapkach, żeby ludzie łysinkę oglądali. Wiesz? Ale ja tam się nie wstydzę, jestem łysy, no co zrobić, ale mam brodę. Czyli nie jesteś łysy. Czyli nie, no jestem łysy na głowie, ale nie na brodzie. Czyli dobra, masz włosy. Mniejsza z tym, pozdrawiamy was serdecznie, mam nadzieję, wam się podobał ten krótki odcinek. Jak chcielibyście więcej się dowiedzieć o tych bazach, możecie włączyć sobie, pewnie wam się gdzieś wyświetli ten nasz wcześniejszy film. To było takie przypomnienie, tak, że czaderskie są te bazy i dlatego są hitem, a zbliżają się Mikołajki, więc jak ktoś nie miał, no to może sobie zażyczy od Mikołaja albo od mamy i taty. A ty wierzysz jeszcze w Mikołaja? Oluś już nie wierzy i dlatego, nie, istnieje Mikołaj i dlatego w tym roku nie będzie miał prezentów, bo jak nie wierzy Mikołaja, bo zawsze mu Mikołaj przynosił, a jak już nie wierzy, to już mu nie przyniesie. No trudno, no nic, takie są czasy, co zrobić? Ja nie wierzę od kilku lat i jakoś mu przyniesie. Ale Tobiasz nie dostawał już zabawek. No. A kto powiedział, że ja chcę zabawki? A kto powiedział, że nie? Pieniądze dostawałem. O, to zawsze pieniądze, o pieniądze. Już się, nie, myślę, że to jest temat rzeka. Pozdrawiamy was serdecznie. Pamiętajcie, zostawcie łapeczki w górę. Jak będą komentarze, napiszcie nam coś miłego. Życzcie zdrówka Olusiowi i widzimy się w następnym odcinku. Myślę, że teraz w tym miesiącu trochę ponagrywamy może gier. Zobaczymy, tak? No. No dobra. To tyle, bo zjedzą nas motyle. Nara, pa!